Witam na sesji numer 6 doktora nerwicy. Dzisiaj zaczniemy sobie powoli poziom poznawczy. Dla przypomnienia, te pierwsze sesje dotyczyły poziomu behawioralnego, czyli zmiany, którą widać, a teraz jak ją dokonujecie, a teraz będzie na temat zmian, których, które widać. Nie widać na zewnątrz, ale też mogą nastąpić, mianowicie zmiany myślenia. I od czego chcę zacząć? Chcę zacząć od tego, że jak dziecko się rodzi, to ono nie ma wyrobionego sposobu patrzenia na świat. Ma pewien temperament, tak? pewną wrażliwość, natomiast w czasie, kiedy rośnie, kiedy. Dorasta, tak? Rodzice, otoczenie, pewne ważne osoby nakładają okulary temu dziecku, przez które okulary interpretacji, przez które będzie widziało świat. I to dotyczy wszystkiego, od tego, jakie będzie miało poglądy, po to, jak będzie interpretowało różne sytuacje, które będą je spotykały w życiu, tak? Dlatego to jest bardzo ważne. W jaki sposób wychowujemy dzieci. A zwłaszcza jest to ważne, kiedy dziecko jest wrażliwe i przejawia skłonności lękowe, tak? Czyli już jest lękowo nastawione do pewnych sytuacji jakby z urodzenia, z pewnej wrażliwości. I tutaj chodzi o to, żeby te okulary, które mu nakładamy, tak, nie były takie, które wzmacniają tę interpretację lękową, tak? A jeśli już no, Zdarzyło nam się być takim dzieckiem, i dodatkowo otoczenie nałożyło nam te okulary interpretacji, to musimy je zauważyć, tak? I przede wszystkim doprowadzać do takiej sytuacji, żeby w myśleniu, tak, zdejmować te okulary. Taki przykład, ja już wielokrotnie tutaj przytaczałem: że cztery na przykład babeczki czekają na randkę i facet nie przychodzi, tak? I pierwsza mówi: na pewno się coś stało, tak? To znaczy, że ma okulary włożone, tego, że coś się musi stać złego. Na przykład matka mówiła, że ojciec długo nie wraca pewnie miał wypadek, tak? Kolejna na przykład siedzi i mówi: No, nie przyszedł, bo nie jestem tego warta, tak? Czyli znowu te okulary są nałożone odpowiednie takiego braku wartości, tak? I też to jest bardzo ważne, żeby bo te okulary interpretacji, można powiedzieć, one powodują takie automatyczne widzenie, czyli takie automatyczne myślenie o pewnych rzeczach, tak? Czyli widzę coś, przepuszczam przez te okulary interpretacji i automatycznie one wtedy, jakby podpowiadają mi, jakie to jest, jakie to jest wydarzenie. Tak? Na przykład, że to będzie źle. Tak? Takie okulary, na przykład, czarnowictwa, czy, czy roli ofiary. Tak? Ja to będę po kolei omawiał. To jest na razie pewnego rodzaju taka. Takie wprowadzenie do tego, że nasze myślenie nie do końca zależy od nas. My mamy wprogramowane pewne rzeczy, pewne te okulary widzenia, które. Powodują, że o pewnych rzeczach myślimy w pewien sposób. I teraz naszym zadaniem jest na tym poziomie poznawczym, że jeżeli coś nas spotyka, to stajemy i mówimy zaraz, zaraz. Ja to widzę tak, ale zdejmę te okulary, na no ile to możliwe, oczywiście, bo to nie jest takie proste. Zobaczę, jak to wygląda bez okularów, tak? Czy to na pewno tak jest? Czy są możliwe inne rozwiązania, że te okulary nie generują faktów? One generują tylko interpretacje pewnych zdarzeń, tak? To jest kluczowe. I coś się wydarza, tak? A my to w pewien sposób interpretujemy, tak? I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby to zauważyć i próbować je ściągać, tak? To oczywiście ma też szerszy kontekst kulturowy, społeczny ekonomiczny, tak? Że, że całe społeczeństwa są ubrane w pewien, w pewien sposób widzenia. Między innymi również społeczeństwo widzi przez takie okulary sytuację ludzi w lęku. Nie rozumie, tak? Interpretuje to poprzez pryzmat lenistwa, czy jakichś innych rzeczy. Dlatego społeczeństwo też musi, musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby oni zmienili, tak? Tą optykę. Albo zdjęli, zobaczyli, dowiedzieli się faktów, tak, jak to jest. Także zapraszam na kolejne sesje. Ja będę starał się to tłumaczyć jak najprościej, i no, bardzo się cieszę, że mogę, mogę w ten sposób chociaż kilku osobom pomóc. Pozdrawiam.